Czy wszyscy spóźnieni dotarli? Proszę. Jeden, dwa. Mamy, tak? Kto się częściej spóźnia? Nie ja tym razem. Uważa, że się nie spóźnił. Może 5 minut to po prostu nie jest jeszcze spóźnienie. To nie jest spóźnienie. To nie jest. Nikt się nie spóźnia. Naprawdę nie. Tak, nikt się nie spóźnia. Wszyscy zaczynają gdzieś punktualnie. Wszystko się zgadza. Tak naprawdę ostatnie godziny przed pierwszym odcinkiem Tańca z Gwiazdami, więc zdecydowanie o tańcu będziemy dzisiaj rozmawiać, no ale tej plotki z miasta przyniosłem Roxy, że ty podobno lekcję jazdy zaczęłaś, jak ci idzie. Tak, właśnie skończyłam przez chwilą, miałam jazdy. Dobrze mi idzie, bardzo dobrze, już bliżej niż dalej tak naprawdę, więc no zaczęłam już dawno, ale miałam długą przerwę przez to, ile się zaczęło dziać u mnie w życiu. Zresztą ciągle coś się dzieje, ale po prostu już w pewnym momencie stwierdziłam, że muszę się skupić na innych rzeczach, więc miałam chwilę przerwy, a teraz wróciłam i tak naprawdę idzie mi bardzo dobrze, już jestem tak naprawdę... Bliżej niż dalej. Tak, bliżej niż dalej. Ale niewiele osób decyduje się na to, żeby zdawać w Warszawie, bo to jest jednak bardzo trudne miasto do jazdy. Masz podobne doświadczenie, jak się tutaj jeździ? Wiesz co? Bardzo dobrze mi się tutaj jeździ, bo ja bardzo uważnie obserwowałam moją mamę albo mojego tatę, z którymi kiedyś jeździłam właśnie tutaj po Warszawie i ja mam wrażenie, że dużo załapałam po prostu jako widz, jako obserwator. Także też chciałam zdawać prawo jazdy w Warszawie, bo uważam, że jeśli tutaj po tym mieście nauczę się jeździć, to już nic mnie nie zagnie, jeśli chodzi o drogę. Więc taki był mój cel. Po prostu chciałam się nauczyć po Warszawie jeździć, żeby było mi w przyszłości łatwiej. Michał, czy ty ufasz już na tyle Roxy, że wsiadłbyś po prostu z nią do tego auta, gdy ona już będzie prowadzić? Tak, ja świetnie prowadzę. Skąd to zastanowienie? Proszę. Właśnie, skąd to zastanowienie? Nie no, myślę, że Roxana jest bardzo odpowiedzialną osobą i też jak coś robi, to stara się robić to na maksa, więc myślę, że nawet jak teraz uczy się jazdy samochodem, zdaje prawo jazdy, to jeśli zda, to będzie świetnym kierowcą, więc myślę, że nie będę miał jakichś większych obaw, żeby wsiąść z nią do samochodu, bo wydaje się być odpowiedzialną osobą. Ja zapytałem o to zaufanie, no bo to takie podprowadzenie do tego, że i w tańcu potrzebne jest zaufanie. Wy znacie się no dosłownie kilka tygodni, pewnie macie wspaniałą relację, ale jednak zaufanie to jest też często bliskość, to są takie tańce jak rumba. Jak wy, szczególnie ty, Roxano, podchodzisz do tego, że właśnie czasem trzeba się z tym partnerem spotkać, wiesz, ciało do ciała, że jest ta bliskość? Ja mam wrażenie, że od samego początku Michał zadbał bardzo o to, żeby właśnie nie zaskoczyć mnie jakimiś niespodziewanymi gestami i wszystko było po prostu w takiej strefie komfortu, więc nie odczułam właśnie jakiegoś dyskomfortu spowodowanego tym, że jest ta bliskość w tańcu, to jest taniec, więc wiadomo, są różne choreografie, czasami właśnie bardziej sensualne i musimy się po prostu wcielać w te role na czas występu, na czas przygotowań i podchodzimy do tego bardzo profesjonalnie. Każdy uczestnik jest inny. Na co ty właśnie zwracasz uwagę na sali, żeby Roxana dobrze się czuła? Czego już się o niej nauczyłeś? Na pewno staram się dawać jej też przestrzeń na to, że jak już czuję jakieś zmęczenie, żeby po prostu miała te chwile dla siebie, żeby mogła zebrać myśli, bo treningi są długie. Czasami nawet 6 godzin trenujemy i tak naprawdę nawet jeśli ciało nie jest jeszcze zmęczone, to bardzo męczy się głowa, bo taniec polega cały czas, przede wszystkim towarzyski i jakikolwiek styl tańca profesjonalny polega na tym, że cały czas kontrolujemy ruchy z głową po prostu, że to nie jest przypadkowe, ale każdy ruch jest określony też technicznie, jak powinien być wykonany. Jest bardzo dużo informacji, po prostu, jak dany krok wykonać. Wszystkie kroki dla Roxany są nowe, bo nie tańczyła wcześniej tańca towarzyskiego, więc po prostu natłok informacji czasami powoduje, że ta głowa jest już zmęczona po tych 2-3 godzinach. Ja po prostu to już mniej więcej potrafię rozpoznać Roxanę, kiedy ona potrzebuje tej przerwy, więc staram się dawać jej przestrzeń na TikToka i humusik. Na TikToka i humusik, tak, żeby się tak trochę odmurzyć. Po prostu ten trening też jest efektywniejszy potem, jak nie zajeżdżamy się, tylko okej, 2 godziny potrzebujemy przerwy, robimy nawet 0,5 godziny przerwy, potem trenujemy sobie dalej i jest jakby nowa energia, baterie gdzieś tam troszeczkę podładowane, więc ta efektywność treningu też jest wtedy większa. Mhm. Profesjonalnie to powiedział, dobry jest, nie? Bardzo, tak, profesjonalista, wiadomo. Ty też fantastyczne komplementy zabrałaś po sylwestrowym występie, gdzie oczywiście ono dotyczy
dotyczyły też śpiewania, ale też tańca do tej piosenki Rihanny. Jak ty się czułaś wtedy na scenie? Myślałaś dużo o tych krokach, czy jest to jednak trochę w tobie? Bo mówi się o tym, że no Michał dostał po prostu gotowy materiał do zwycięstwa. Trzeba tylko tam troszkę podszlifować. Proszę cię, to jest tak mocna edycja, że tutaj każdy, myślę, się na tym parkiecie mocno popisze. Jeśli chodzi o występ sylwestrowy z Where Have You Been, to przyznam szczerze, że sporo czasu poświęciłam na przygotowanie do tego występu. Był to dla mnie ważny występ. Chciałam zamknąć ten rok z przytupem, jak i też zacząć właśnie ten 2024 właśnie z taką mocą, bo po prostu to jest bardzo ważny rok dla mnie, dużo się dzieje. Więc taki był mój zamysł. Czy ja myślałam na scenie o krokach? Nie, właśnie. W tańcu moim zdaniem chodzi o to, żeby tak się przygotować, mieć tak te ruchy we krwi, żeby nie myśleć w momencie występu o krokach, bo to widać. Po prostu to się odczuwa, że wtedy nie jesteś tą muzyką, nie płyniesz z tym tańcem, z tą choreografią, tylko ty myślisz o tych krokach, zastanawiasz się i ludzie to no, odczuwają. No dokładnie. Było widać, że faktycznie chyba zdecydowanie to płynęło w tobie i zbyt wiele myśleć o tym nie musiałaś. Taniec z gwiazdami to jest jeden projekt, ale przed tobą też sekretny koncert, jak ja sobie tutaj to nazywam. I to jest bardzo ciekawa sprawa, bo nie jesteś w trasie, a jednak postanowiłaś zrobić taką niespodziankę dla fanów. Skąd w tobie taka potrzeba? Dowiesz się na koncercie. Oczywiście zapraszam cię. Dziękuję pięknie. Czy tutaj plus jeden może? No, oczywiście może. Jak załatwiłem ci. Tak, więc to będzie duża niespodzianka. Będzie to wyjątkowy koncert, dlatego też odbywa się on tylko raz w Warszawie. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie z planem. Klub Niebo 6 marca. Tak, Klub Niebo 6 marca. Zapraszam was, kochani. No, zapowiada się naprawdę fajnie. Przygotowałam kilka naprawdę mocnych, w moim odczuciu bynajmniej, niespodzianek, także nie chcę tutaj za dużo zdradzać, bo jak sama nazwa wskazuje, sekretny koncert. To prawda. Nic mi się nie uda wyciągnąć, ale to jest też taka, to jest też taki moment, kiedy ty masz w sobie fantastyczną energię, pozytywne myśli, nastrajasz się świetnie, żeby to wszystko dobrze wyszło, a na przykład wrzucasz do sieci plakat promujący koncert i pojawiają się poza tymi fantastycznymi komentarzami od fanów też takie, że to zdjęcie jest trochę bardzo sensualne, dla niektórych nawet seksualne. Czy ciebie nie denerwują takie opinie i co o tym myślisz? Szczerze, mnie to nie denerwuje. Staram się tym w ogóle nie zaprzątać głowy. Mnie to nie obchodzi, szczerze mówiąc. Nie uważam, żeby to zdjęcie było w jakikolwiek sposób sensualne. Ty mówisz o tym zdjęciu z plakatu, no nie. Tak, i mówię też o tym dlatego, że niektórzy na przykład, których by to dotyczyło, skasowaliby te komentarze, bo one są po prostu tam w topce, po 200 kciuków. I czy ludzie nie mają problemu, że Roxana nie ma już 12 lat, że masz już 19? No myślę, że w niektórych głowach jeszcze ludzie mają obraz tej dziewczynki z The Voice Kids, co jest oczywiście piękne. Ja nie chcę się odcinać od tego okresu, ale też zależy mi na tym, żeby po prostu ludzie znali mnie taką, jaka jestem teraz, a nie sprzed tych kilku lat. Także może z tego faktycznie to wynika, że zaczynałam w bardzo młodym wieku jeszcze. No, ludzie muszą się trochę do tego przyzwyczaić, chociaż mam wrażenie, że już i tak dużo osób mnie bardzo wspiera w tym, co robię. I nie uważam, żeby dodawała jakieś zbyt wyzywające zdjęcia, to są normalne. Są też zdjęcia sceniczne, tak, i scena rządzi się swoimi prawami. Scena rządzi się swoimi prawami. Nie ma tam nic takiego ponad jakieś granice przyzwoitości, moim zdaniem. Dlatego ja się tym w ogóle nie przejmuję. Rozumiem, jakbym dodała faktycznie jakieś, nie wiem, półnagie zdjęcie promujące koncert. Okej, okay, to rozumiem, że ktoś komuś mogłoby się przyznać do błędu, czy miałabym jakąś refleksję. Miałabym jakąś refleksję, dokładnie. A ja uważam, że wszystko robię właśnie ze smakiem tutaj. I tak jak mówisz, scena rządzi się swoimi prawami. Ja też zawsze powtarzałam, że lubię bardziej odważne stylizacje na koncertach i taki klimat po prostu wpisuje się w moją muzykę i w to, co chcę robić na scenie. Michał jest w ogóle bardzo dzielny, bo zawsze oglądam wywiady z wami, z innymi uczestnikami, no to tam też ma tak trudniej. Obiecuję, że jeszcze wrócimy do tańca, ale na koniec muszę o muzę, bo jednak jest nowy singiel, fantastyczna piosenka ze Smolastym. To są takie rockowe brzmienia. Faktycznie to w twojej duszy gra, bo ja nie miałem zbyt wielu okazji, by się o tym wcześniej przekonać. A byłeś na moim koncercie? No właśnie nie. No właśnie, wszystko jasne. Teraz mi głupio, ale nadrobię, obiecuję. Nadrobisz, no 6 marca nadrobisz. Dokładnie. Wiesz co, ja ogólnie mam, jeśli chodzi o muzykę, mam bardzo różnorodną duszę, bo uwielbiam różne klimaty. Odnajduję się w balladach, w popowych numerach, czasami też mam ochotę właśnie na taki rockowy klimat i koncerty zazwyczaj grałam bardzo mocno właśnie w takim cięższym klimacie. Rockowo to mi się najlepiej sprawdzało na scenie, także jeśli chodzi właśnie o takie koncertowe klimaty, to zdecydowanie
rok najbardziej chyba grał mi w duszy. Oczywiście też były momenty bardziej sentymentalne, takie momenty wyciszenia. Mhm. Aczkolwiek lubię rocka. Też mam wrażenie, że osobowościowo pasuje do tego klimatu. Ale też nie zamykam się, wiesz, na inne gatunki. Ja naprawdę ciągnie mnie w wiele stron muzycznych. To jest też taki wiek, że trzeba poszukiwać. Tak, ale uważam też, że można to wszystko ładnie połączyć, jeśli w każdej z tych piosenek, które załóżmy wydam w różnych klimatach, może być jakiś spójny element. Mhm. Także ta współpraca ze Smolenskim naprawdę przebiegła bardzo fajnie. Bardzo się cieszę, że zrobiliśmy taki numer. Myślę, że mało kto się spodziewał aż tak mocnego brzmienia i w wydaniu Smoły, i w moim wydaniu to było takie niespodziewane. Raczej jak już ktoś tam spekulował, że wydajemy wspólny numer, to myślę, że te osoby spodziewały się tak bardziej jakiegoś popu albo jakichś house'owych brzmień, a tutaj taki rockowy numer mocny. Ja sama też byłam w szoku, jak dostałam tę propozycję od Smola z tego, że on właśnie idzie w taki klimat, ale bardzo mi się to spodobało i totalnie od razu bez zastanowienia mówię, dobra, wchodzę w to. Wcześniej Smolasty nagrywał z Dodą, teraz nagrał z Tobą, żeby uzupełnić ten trójkąt. To mógł być jeszcze duet Roxy i Doda, bo obie macie taki mocny, rockowy wygar. Wiem, że to już jest pytanie na wyrost, ale gdyby taka propozycja padła, co byś sobie pomyślała? Bardzo chętnie, bardzo chętnie. Ja bardzo lubię Dodę, Smołę też, także no, ze Smolastym miałam okazję pracować właśnie przy tej piosence. Jest to naprawdę super człowiek, bardzo dobry. A jeśli chodzi o Dodę, no to przycięłyśmy się wcześniej. Ale muzycznie nigdy nas nic nie łączyło, nie miałyśmy okazji. Zwróćcie uwagę, gdzie się przecięłyście wcześniej? Wiesz co, ostatnio była taka gala wręczenia nagród. Ja dostałam nagrodę za inspirację młodego pokolenia, okay. A Doda też chyba za swoją markę nową, więc tam się przecięłyśmy. Jeszcze wcześniej na festiwalu Top of the Top bodajże. Już nie pamiętam tak dokładnie, ale przecinałyśmy się i też nam się fajnie rozmawiało. Zresztą ja bardzo ją lubię jako artystkę, ale też jako osobę i uważam, że po prostu ma takie riposty w punkt, jest bardzo inteligentną osobą i zawsze jak widzę jakieś filmiki z jej udziałem, to po prostu no, lubię ją oglądać, że tak powiem, mogę tak chyba wprost powiedzieć, także bardzo chętnie. Bycie sobą to chyba ten właśnie idealny przepis na 20 lat na scenie. Ona jest sobą, jest autentyczna i za to ją bardzo cenię, że ona w sumie nigdy nie bała się wyrażać siebie. A mało jest takich artystów w Polsce, to trzeba sobie przyznać. Każdy raczej kalkuluje. Tak, każdy się cenzuruje, kalkuluje, myśli, o, co powiem, jak to się skończy, a Doda wprost po prostu mówi to, co myśli. I to mi się podoba, że właśnie ona, o nie, od zawsze po prostu... Jak myślisz, mama, tata, instruktorka? Obcy numer, to nie. To jakiś portal. Odbierasz od portali? W sensie od nieobcych numerów? Bo czasem ja też miałem taką pracę, żeby dzwonić do was, do gwiazd. Naprawdę? No nie odbieram w ogóle od obcych numerów. A ja się nauczyłem wtedy, że największe nazwiska właśnie najchętniej odbierają i wiedzą, że jest to jakiś rodzaj współpracy i że tak to wygląda. Tak jak Maryla Rodowicz mówiła mi często, jak wrócę z tenisa, to oddzwonię. Naprawdę? Dobrze, bo my tu się z Roxy rozgadaliśmy i to jest jej wina, że tak długo mówiła o Dodzie Smolastym, bo ja naprawdę chciałem na koniec już przejść do Michała, bo pierwszy odcinek to też jest debiut dla ciebie. No i ja fajnie, że oczywiście musisz otoczyć opieką Roxy i dać jej ten pełen spokój, no ale ty jesteś jakby osobną osobą, więc czy ty odczuwasz jakiś stres? Bo to jest jednak trochę inna rzecz niż dotychczas. Stres może nie, bardziej czuję taką ekscytację jak długo tak będzie mówił. Nie, i cieszę się, że to już za chwilę i będziemy mogli pokazać to, nad czym pracowaliśmy cały miesiąc. Jest to też dla mnie nowy format, choć wcześniej brałem udział w programach, ale nie były na żywo. Więc to coś zupełnie nowego i nieoczekiwane rzeczy mogą się wydarzyć. Bardzo się cieszę. Cieszę się, nie mogę się doczekać. Cieszę się, że mam taką możliwość w ogóle wziąć udział w tej produkcji. Także z nadzieją patrzę na pierwszy odcinek. Tańczycie jak ostatni? Nie. Nie? Okej, myślałem, że jako ostatni wtedy chciałem zapytać, czy to dobrze, czy źle. No dobra, no to w takim razie zobaczymy, co tam wam kula wylosowała. Nie możemy mówić jeszcze. To wydnijcie to. Nie, po prostu nic jeszcze nie powiedzieliśmy. Zobaczymy w niedzielę, co kula wam wylosowała i życzymy wam... Ogólnie od początku tak założyliśmy. Na początku były też rozmowy o tym, jakby to było być na początku. Ale chyba źle. Chyba byśmy nie chcieli być na początku, no bo to jest po prostu, idziesz na pierwszy ogień, no nie, nic się nie dzieje przed tobą, tylko tańczysz, no super. Ale wszyscy was oglądają, dopiero później jest reklama.
Dobrze, kochani, bo to było na 8 minut umówione, a my tu moglibyśmy wywiad życia. Bardzo wam dziękuję, trenujcie, trzymam za was kciuki. Dzięki. Dzięki wielkie. Dziękujemy bardzo.